Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To ja, Rafał, a to, jakżeby inaczej, edytor Army, który został nam udostępniony przez twórców. Bogu dzięki im za to. Dzisiaj, nie bez powodu tutaj, chciałbym, żebyście razem ze mną przyjrzeli się jednemu z wielu dostępnych modów do tej gry. A dzisiaj będzie to USS Iowa, okręt wojenny. Wybrałem też edytor, bo nie wiem, czy wszyscy wiecie, jak się w nim posługiwać. Tak więc po ściągnięciu moda, jeżeli ktoś z Was będzie miał na to ochotę, może pojawić się problem. Tak więc pokrótce pokażę, jak się tutaj posługiwać. Nie będę tłumaczył całości, tak więc spokojnie. Tak więc wystarczy w pustym miejscu, w przypadku nas akurat będzie to woda, dwa razy kliknąć lewym. Wybrać z listy na wodne USS Iowa i ważne jest, żebyśmy wybrali siebie jako gracza. Pierwszy obiekt, jaki musi być postawiony na mapie, czyli w edytorze, to jest gracz, bo później utrudnia nam to edytor, jeżeli go nie ma, cały czas o niego się dopytuje. Tak więc przy okazji też zobaczymy sobie, jakie stanowiska są dostępne na tym okręcie. No jest on niegrywalny, przede wszystkim może być niegrywalny, owszem. Gracz jako dowódca, kierowca, strzelec i tutaj jeszcze też są jakieś grywalne jako strzelec, no to już tam, no ale jest przede wszystkim strzelec, kierowca, dowódca. Ja ustawię to jako dowódca. OK. Przybliżymy. Jeżeli okręt nie stoi Wam tak, jakbyście chcieli, mam tutaj na myśli kierunek, to wystarczy przytrzymać shift lewy i łapiemy go i możemy go sobie w ten sposób obracać potem myszką. No ja sobie go w ten sposób ustawię i tak sobie już zostawię. Tak więc jest, oto i on, USS Iowa, nasz w pełnej krasie, w pełnej swojej całej okazałości okręt wojenny. Sporo tutaj sprzętu jest, zauważcie, dopracowany dość mocno w szczegóły. Rzuca się tylko mi tutaj zaraz na przodzie te działa, które tak nie do końca siedzą w swoich gniazdach, tak to nazwie. No ale są dwa potrójne, co robi dość spore wrażenie. Oczywiście są one grywalne, co zaraz Wam udowodnię. Dalej, na burtach po bokach jeszcze trzy działa z tej strony, po drugiej stronie to samo, podwójne, plus do tego jeszcze takie wieżyczki z CKM-ami, trochę jeszcze takie tutaj właśnie niedopracowane, nie siedzi to tak na swoim miejscu, ale myślę, że zostanie to poprawione. Z tyłu jedno potrójne działo i w końcu, na samym końcu okrętu lotnisko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Centrum dowodzenia okrętem wygląda całkiem przyzwoicie. Sporo detali. Na razie jest one jakoś tak niegrywalne. Ja tutaj jestem jako obserwator. Tak więc, ale mam nadzieję, że one w najbliższym czasie zostanie w pełni oddane do użytku. Wygląda to naprawdę imponująco. Co tu jeszcze mogę Wam pokazać? Jest bocianie gniazdo. Może jakiś taki widok jeszcze z daleka, jak to wygląda. O, no jest to spory okręt. Imponujący. Na pewno w akcji, jeżeli miałby być obsługiwany przez tam powiedzmy kilku strzelców, dowódcę i kierowcę, no to bardzo chętnie bym go zobaczył gdzieś w jakiejś misji. Nawet nie przyglądałem się, czy są jakieś dostępne już z tym okrętem na Steamie w warsztacie, ale na pewno to sprawdzę dla Was. Jeśli znajdę coś godnego uwagi, to znajdziecie pod spodem, pod filmem, link do takowej misji. Jeśli nie, to sam postaram się o taką. Nawet mam już scenariusz, jakby to miało wyglądać.
stanowisko dowódcy. Tak, patrzymy przez celownik. Celownik, raczej wskaźnik. Fajnie, że działa tutaj dalmierz. Tak więc przybliżenie też jest. Działa to trochę jak roletka. Takie działo w takim dziale na pewno się to przydaje, jako że może taki okręt również posłużyć jako wsparcie dla artylerii. Takie działa zazwyczaj są, mają pociski, które lecą na kilkadziesiąt kilometrów, można by powiedzieć. Gdzieś można to tam zobaczyć w jakichś filmach. W każdym bądź razie aż byłoby grzechem zmarnować taki okręt, nie robiąc dla niego jakiejś fajnej misji, gdzie mogłoby się przydać w walce z jakimś innym okrętem co najmniej, albo jako wsparcie dla artyleryjskie, dla jakiejś tam, powiedzmy, oddziału piechoty. Uff, ale się rozmarzyłem, wybaczcie. No i dobra, co tutaj teraz zatem mamy? Forward. Naprzód. Silniki brzmią tak, ja tutaj się troszkę zanurzę. O, on ma takie zanurzenie, dość spore, ale popalowany jest na czerwono, czyli prawidłowo. Chociaż nie wiem, jak mają okręty wojenne. Cywilne na pewno mają, tak. Turbina chodzi. Okręt rozpędził się do... Fast! O, tu jest fast nawet. Fast. Fast, 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 fast. Dobra. Contact, unknown contact. 100 meters, front. Right, fast. W prawo, szybko w prawo. Dobra. Płynie, no. Płynie, ale... Niech no sprawdzę jeszcze, czy... Czy... Bardzo mnie to ciekawi, czy kręcą się... śruby. Wow. Tu mamy tył. No nie. Nie kręcą się. A trudno. Takich nikt nie ogląda oprócz mnie. W porządku. Dobra, weźmy się do akcji. Dość tego oglądania. No, stoi w miejscu. Niby silnik idzie. No dobra, no. Już nie będę się czepiał szczegółów. Postrzelajmy. No i tak. Lista jest dość długa. Co tu mamy? To... Aha. Takie typowe CKM-y. O, nie, 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 nie. To chyba nie takie typowe. Tam coś mi wybucha, także... Spróbuję się przesiąść na... O, na te skrzydło. Na tą burtę. Aha. To HE. 20 mm działo. Potężne. Na piechotę. Jakieś lekkie pojazdy. Jak najbardziej. Poprawkę też można tutaj sobie wziąć. Tutaj mamy 600. No robi, że tak powiem, rozpierduchę. A takich mamy tutaj przecież... Na tej stronie dwa. Tak, to jeszcze jedna jest obok. Taki okręt jest co najmniej overpower. Rzecz jasna w starciu, powiedzmy, z jakimiś pojazdami tutaj naziemnymi. Ciekawe, jakby się sprawdził w zestrzeliwaniu odrzutowców. No bo na helikopter to... Helikopterem to bałbym się w ogóle zbliżyć do niego na odległość, powiedzmy, kilometra. No i działa. Największy kaliber, jaki tu jest dostępny. 32 pociski dostępne. To jakieś HE. Canon 16-inch gun. Zbliżenie jest. Dalmierz też działa. W co by tu przywalić? Jakoś mi tam ten budynek mi się tutaj spodobał. Do niego mamy 600, a prawie mamy tyle ustawione. No to ognia. Pięknie. A z zewnątrz jakby to zabrzmiało, bo to też jest ważne. O, może tak to będę... O nie, które to było.
musi przeładować. Trochę to trwa. Fajnie. Fajnie to brzmi. Jakby tak wystrzelić ze wszystkich naraz. Czemu nie? Pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie. Wsparcie. Ciekawe, jaki to zasięg ma. Takie działo. Podoba mi się. Podoba mi się. Jeszcze, jakby to wyglądało mi tutaj wieczorem. Dość przyjemnie, nie powiem. Światełka robią fajne wrażenie. Ciekawe, czy dałoby się je zgasić, powiedzmy tam w trybie ataku podczas walki. Nie wiem. Ale wygląda to całkiem przyzwoicie. Całkiem przyzwoicie. I dobra. To co, spróbujmy go zniszczyć. Ciekawe, czy jest taka opcja. No i dobra, do tego celu ja postanowiłem sobie wziąć odrzutowiec. Szybki przelot, kilka rakiet. Zobaczymy, czy nasz okręt pójdzie na dno, czy może okaże się niezniszczalnym. Okej. Gaz do dechy, że tak powiem. Rakiety. Air Grand. Jeszcze troszkę szybciej. 190 wystarczy. W wozie można schować. Lećmy zatem. Niech to się rozpędza jeszcze troszkę. Spróbujemy nadlecieć od lądu. O, z daleka tak nie za bardzo widać. Da się go namierzyć. To palnę od razu. Dwie rakiety trafiły, ale nie można powiedzieć, żeby go uszkodziły. Wrócę, mam jeszcze trzy. Twarda sztuka. Trafiają. Coś tam kopci. Strzelam wszystko, co mamy dostępne. Dobra, niech no uderza jeszcze z tych rakiet. Zobaczymy, czy tym razem też się oprze. Pójdzie na dno, czy nie? A gdybym mu tak bombę spuścił? Nie, zatopiony. Zatopił się. Czyli jest to możliwe, a to z kolei oznacza, że można go gdzieś wykorzystać. Co mogę powiedzieć? Ja jestem zachwycony tym okrętem. Poszukam jakichś misji na Steamie,
które są dostępne z jego wykorzystaniem. Jeśli takich nie ma, to ja tak trochę umiem się posługiwać w edytorze. Na pewno coś zrobię. Udostępnię pod tym filmem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to proszę o łapkę w górę. Jeśli chcielibyście być na bieżąco z kolejnymi moimi filmami, to zapraszam do zasubskrybowania kanału. Do usłyszenia, do następnego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie jeszcze raz. Hej! Aha, jeszcze jedno. Okręt nie było tak łatwo zatopić. Musiałem tutaj zastosować taki kruczek i w edytorze obniżyć jego statystyki pancerza, znacznie go zmniejszyć, co pozwoliło na jego zatopienie. Inaczej podejrzewam, brakło mi tych wszystkich rakiet i całego działa tej amunicji, żeby go zatopić przy pełnym opancerzeniu tego okrętu, tak więc to też wymaga, że tak powiem, wyjaśnienia. A ty gdzie lecisz? Cześć.